Cześć, witajcie w drugim odcinku z serii z gry Call of Duty. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, zrobiliśmy sobie desant na Normandię. W dzisiejszym odcinku robimy operację Kobra. Nie wiem, co to się będzie działo, tak szczerze. Tylko tą misję widziałem w internecie. Dalej sobie nie chciałem psuć tej rozgrywki. I no. Tylko dzisiaj lecimy z operacją Kobra. Mam nadzieję, że odcinek poprzedni Wam się spodobał. Z tego, co widziałem w komentarzach, to jak najbardziej. Więc możemy chyba zaczynać, nie? Nie ma co przedłużać. Pisaliście, żebym dał grę głośniej, więc się Was posłucham. Dam nawet w ten sposób. I proszę mi tu nie marudzić, bo teraz jest dość głośno. Dobra. No to lecimy z operacją Kobra. Minął siódmy tydzień od D-Day. Żeby wyrwać się z Normandii, nacieramy, by zająć Marigny. Tak zajmiemy główne drogi i ruszymy przez Francję do Paryża. Wyzwolenie jest już blisko. No to teraz wiadomo, co będzie chodzić w tej operacji. Oj, co się stało? A, antywirus mi się włączył, szanuję. No, serio? Dobra, próba numer dwa. To się wytnie, to się wytnie. Minął siódmy tydzień od... Kolejne trzy pamiątki mamy do znalezienia i heroiczne czyny, czyli jak ktoś będzie atakowany przez Niemca, to musimy mu pomóc. I o to w tym chodzi. Dobra. Razem z kumplami radzimy sobie całkiem nieźle. Nie dość dobrze dla Pearsona, ale on zawsze jest na nie. Kto wie, kotku. Może do świąt wrócę do ciebie z medalami na mojej klacie. Ale najpierw musimy zająć Marini. Schmeling kontra Lamota. Schmeling znokautowałby Lamotę. Bez jaj. Schmeling to nazior. Wyrwałbym chwasta. Wystawili go na świecznik i nie miał wyboru. Wszyscy mamy wybór. Nietzsche mówił, że ludzie dzielą się A, na ci. Nie filozofuj, student. A ta walka Lewis kontra Robinson? Z Lewisem z 38 Robinson wygrywa bez dwóch zdań. Hej! Kto przylazł pod okładkę? Myśleliśmy, że poleżysz. Jak kiedy tu banda skurczybyków chce zająć beze mnie Marini? Cóż, taktyka działa. Wyrobimy się na święta. Nie stoi pokaż nytę. No dobra. Niezła, prawda? Widziałem kogoś. Dobrze znowu cię mieć, szeregowy. Dobrze tu wrócić. Dobra, chłopcy. Mamy tu wyjątkową okazję. Szansę na wyrwanie się z Normandii. Będzie ciężko. Wróg broni się między żywopłotami i mają czołgi w okolicy. Jeśli zdobędziemy i utrzymamy Marigny, to drogi będą nasze. A skoro Zussmann może przyjąć scyzor na bebech i przeżyć, to mamy szansę. As jest znowu w grze, sir. Turner ma misję i chce nas chronić. Ruszajmy! Wojna mu wcale tej misji nie ułatwia. Ale ci armii przychodzą, ja pierniczy, nie? Dobra, pierwszy pluton, ruszamy! Jazda, jazda! O czym wy tu rozmawiacie? Co ty robisz? Ty jest zajebisty w tej grze, nie? Że jak ci tego gość podejdzie, to oni to słychać ten dialog, że oni o czymś rozmawiają, a nie, że stoją bez sensu. Tylko tyle, że zginął. Tak, próbował się poddać, a te Ja ma zęby. I zmusili do pogrzebania ich zmarłych. Wolałbym, żeby mnie zastrzelili. Ja pierniczę. Dobra. Taka rana goi się w 8 tygodni. Gotowy, sierżancie. Ma pan moje słowo. Słowo, tak? Gówno mnie to obchodzi. Jesteś już zdrowy, tak? Jak koń, ser. Wypruwasz sobie flaki, ale nie chcę ich oglądać. Czołgi naprzód! Trzymajcie Ulela. Się! Będzie trochę trzęsło! Nic nowego!
Pearson chyba cię lubi. Ha, ale wy lubią jeść mięso. Ruchy, ruchy! Dobra. Jedziemy w siną dal. Widzę, że nieźle się trzymasz. Ta, a co jest z tobą? Nie możecie bawić się tak beze mnie. Co ty, Pearson zabrania nam się bawić. Wiesz, czemu tak po tobie jeździ? Przełęcz Kasserine! Straciłem tam najlepszych przyjaciół. Tak, przywalili mu z artykułu 15 i zdegradowali. Musiał grać twardziele, a jego ludzie za to zapłacili. Misję chuj strzeli. Zmasakrowali nas. Naziści nie mieli litości. Przeżyliśmy tylko dlatego, że nie zdążyli zablokować zachodniego wyjścia. Prawie wszystko straciliśmy przez tego gnoja. Turner dalej mnie wybaczył. Tak naprawdę to on podał go do raportu. Pearson myśli, że jak będziecie wzorowym plutonem, wymarzą mu to za akt. Tylko my na to harujemy. Tak, wreszcie złapałeś. Dlatego nigdy się nie podda. Zabiłby, żeby mieć czyste akta. Wiesz, za co ja bym zabił? Za porządną szamę. Przecież właśnie jadłeś. Ej, takie gówno się nie liczy. Ej, zjadłoby się coś z grilla. Nie, tak szczerze nie. Nie mieli żadnych szans. Będzie chyba bez otwartej trumny. Ej, to jest czyjś syn. Nie, tam to Szkop. Daniels ma rację. Nie wszyscy są źli. Dali nam Keplera, Mozarta. Patrzcie, studenta. Marlene Dietrich. O, i to już prędzej. Nie zapomnijmy o wynalazkach. Prasie drukarskiej, mikroskopie elektronowym. Frankfurterka. Nie wyrobię z wami. Słyszeliście to? Leci w tę stronę. Sztukasy nadlatują. Cholera! Mierda! Jazda z czołgu! Oho, zaczyna się akcja. Masz ty w mordę. Przejdziemy bokiem! Ruchy! Musimy ochraniać nasze Żermany. Słychać ostrzał przeciwlotniczy. Przejmiemy jedno z ich dział przeciwlotniczych i załatwimy te sztukasy. W ryj dostał. O Jezus! Co tak szybko? Co mnie tu blokuje? Dobra. Nie mam pojęcia, co się teraz będzie działo. Zielonego pojęcia nie mam. Dobra. Trzeba sobie... Ktoś chyba był, czy nie? Przeciwnik na godzinie pierwszej! Kelmi nas czeka! Na górze! Gdzie to jest Zussman? O! Nie mogę się schować jak ten... Jak strzelam. Jeszcze jednego muszę zabić, żeby mi dostał apteczkę. Co za gnój? Gdzie jest apteczka? Tam! Czy ty jesteś normalny? Dalej to ty nie mogłeś być. A! O, dostałem apteczkę. Po kim? I tak idę do niego. Zussman, kolego. Potrzebuję apteczki! Leciej! Dzięki. Ale buły się dają, nie? Rzucam granat! Ah! Świn.
świetny granat. Oho! I to jest zajebista broń. Dobra, idę dalej. O Jezus! Skąd? Tu się schował. No nie! Dobra. Nie, lag! Przydałaby się pomoc! Znowu po kimś podniosłem, o co tu chodzi? Dawaj amunicję. Amunicję. Więcej amunicji, ser. Masz, Daniel. Dzięki. Dobry pies. Co mam tu robić? Pilnować teraz? Gdzie jest wschód? Skąd ma wiedzieć? To nie ma kompasa żadnego. O tylca chyba nas nie zjadą, nie? O! Odepchnijcie ich! Niemcy na widoku! Rzucam granat! Ale ich tu jest, jak mrówków. Kiedy oni wszyscy poszli? Wyrzucam granat! Ja chyba snajperem zostaję, nie? O, spadki FPS-ów mam. Ej, FPS-y mi spadają. Nie spodziewałem się tego. To jest jakiś ich tajny atak. Czekaj chwilę. Ej, bo mi FPS-y spadają, mi się to nie podoba. O, temendo! Nic nie chciałem tobie zrobić. Na glebę, frycu! Musiałem go popchnąć przez przypadek, dlatego. To trzy do działa. Te sztukasy rozwalają nasze czołgi! Czołgi potrzebują wsparcia! Przejmiemy to działo pelot za drzewami! Te frykasy rozwalają czołgi. Daniel, amunicja! Tutaj! Leci! Daj, się przyda. Też się przyda. Potrzebuję amunicji, ser! Rozwalmy tych szkopów i pomóżmy naszym czołgom! Nie ma problemu, kolego. Znaczy... ten... O, w mordę! O Jezus! To nie było miłe. O, w mordę, co ty gadasz? Co ty gadasz? Ja chcę to... Ja to zostaję, nie? Ohoho!
Ja tu zostaję! Ja tu zostaję! Zajebiste! Ten gość z radia wydaje się być wkurzony! Szkopy nie wiedzą, co się dzieje! Gdzie ich... O, bardzo dobrze! Gdzie? Gdzie? Tu! Wypierdalać! Jep, kurwa, twoja maj! Zauważyli nas! Walą do nas sztukasy! A przegrzałem! Skąd? Zajebiste. Spada! Skąd oni strzelają? Na piątej! Dobra, ten się pali, gnój. O Jezus Maria! Jest ich zbyt wielu! O w mordę. Ej, to jest zajebiste, ja tu zostaję, nie? Ja tu mogę cały czas być. Jeszcze nie! Na czwartej! Cel zniszczony! Dobrze, strzelaj dalej! Na ósmej, wysoko! Jest ich zbyt wielu! Skupcie! Nie jest ich zbyt wielu. O kurwa, może ich jest zbyt wielu! Ciu. I to jest flak! Flak! Jeszcze nie! Na trzeciej! Prosto w cel! Jeszcze tamten gnój. Tylko, że ja nie wiem skąd oni strzelają. Na dziewiątej wysoko! Jest ich zbyt wielu! Lecą wysoko! Kurde, to jest trudne! Much later! Wysoko! Kurde, bele! Much later! Skąd oni strzelają? Ja nie wiem. Much later. No i ja nie wiem skąd oni strzelają. Nie mam pojęcia. So much later that the old narrator got tired of waiting. Nie mogę trafić. Dobra, Jezus! Pod koniec cały czas umierałem, no co za... Hej, to Perez! Hej, Perez! Nic ci nie jest? Dorwali Millsa w zasadzie. Ale dobra, udało się wreszcie. Ale odgryźliśmy się! Ocalali, okopali się przed nami z pakami, musimy ich załatwić! Dobra, Pearson, przejdź z zespołem przez sad i znajdź pozycję na wysokości. Jak osłabicie paki, poprowadzę szturm z Perezem. Ta jest! Daniel, Zussman, za mną idziemy! Spoko, mordo. Perez mówił coś o PAK 38. Co to niby jest? Niemieckie działa. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Tam się zastanawiam. No zniszczyć pewnie. No, co ty kurwa myślisz, że co? To jeden z naszych. P-47. Ach, cholera. Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. To nie twoja wina. To cywile. To zbrodnia wojenna. Co ty kurwa nie powiesz, student? Walczymy w końcu. O Jezus. Jasne, idę. Mamy punkt obserwacyjny. A nie, to mój. Teraz jego chłopaki trafią prosto w paszczę piekła.
Musimy rozwalić tę obsługę paku! Otworzyć ogień! Dwa paki w polu widzenia! Daniel, zdejmij obsługę! Władza karabin snajperski, Daniel! Obsługa pierwszego dnia! Została jeszcze jedna! Ohohoho! Co ty teraz, kurwa, na to powiecie? Wypierdalać! Aha! Z shiftem trzeba... To jest jak Call of Duty 2. Dosłownie to samo. Obydwie obsługi paków załatwione, nasze czołgi ruszyły! Pozbądźmy się reszty szwabów z okopu! Trafiony! Aaaa! Piękny hedzik. Czysto! Ej! To jest zajebiste. Ale to jest to samo jak w Call of Duty 2. Kolejna pozycja wroga zaraz za żywopłotem. Schować się za czołgi. Wszyscy zbiórka! Zbiórka! Schowajcie się za czołgami. Niech te Shermany się na coś przydadzą. Czołgi do ataku. MG-42! Schowajcie się za czołgami. Osłońcie się czołgami. O Jezus! Oj, granat! Strzelec! Wal do tego gniazda MG-42 po prawej! Ognia! Zajebiste! Oj, granat! Czysto! Trzymać ogień! Trzymać ogień! Do przodu! Więcej Niemców za wniesienie! Niemcy się wycofują! Patrzcie, jak zwiewają! Tak jest, Fryce! To papierwa! Nie zatrzymywać się! Zatrzymamy dalej! Chuj wam na ryj! To jest mój? Nie, to nie był mój! Uwaga! Nasz czołg oberwał! A idę do Zosmana. Nie możemy się ruszyć, póki nie zdejmiemy tych paków! Właśnie wyżej i pozbądźcie się obsługi dział! Wszystkie czołgi stąd! Tędy, Daniel! Sprężko do skoru! Gotowa apteczka dla ciebie! Daj. Dawać to do mnie! Łap! Nadciągają ze wschodu! Muszę przeładować! Rzucam granat! Wallhack. Ale myśmy już to... O fuck, ja pierdo... Myśmy już to byli, czy nie? Czemu myśmy takie kółko zrobili fajne? Nie wiem, zabiłem go? Chyba zabiłem. Daniel, podnieś karabin z lunetą i rozwal te paki! Widzę trzy paki! Wal w amunicję! Ale zajebiste! Gdzie ty je widzisz? Jakie paki?
Co mam zrobić? Aha! Cierpliwość. Daniel, strzelaj w amunicję! Daniel, tak trzymaj! Czołgi są w progu, musimy oczyścić okopy! Dzięki, że mnie osłaniałeś, Daniel! No i świetnie. Lecimy dalej. I te... Dobrze, dobrze, że nie oglądałem, bym sobie całą rozgrywkę zepsuł. Ops! A granat tu był! Dobra, za jakim czołgiem? Aha, po prostu za tymi czołgami mam iść. Pearson, zabierz tam swoich ludzi i oczyści okopy! Zrozumiałe! Przyjrzyjmy te okopy! Już znowu w granat się nie wpieprzył. Ale to zajebiste jest. Dobra, chodźmy. Coś ta gąsienica się wam zesuła, mordy. A to dobra, myślałem, że to amunicja jest. W sensie, że Turner ma amunicję. A to Person jest. Aż się skupiłem, przestałem cokolwiek mówić teraz, nie? Już kurde bele, nie mogę wskoczyć! Co, chcieli się poddać. Mhm. Jasne. Hej, to przy Turnerze. O! Jest. Turner! Lecimy dalej. Czyli co tutaj na mnie już nic nie grozi, tak? Biegiem do Turnera! Ruchy! No. Poruczniku. Czekajcie! Dowódca! Ejże. Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej. Tak jest. Świetna taktyka, rozciągnijcie się Kurwa. Bardziej. Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia. Dobry plan. Perez! Pearson uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! Co? Co? Co to za GTA? Tędy do Marini! Tą drogą do następna wioska! Czy to GTA 6? Nie. Bez kitu, to zajebiście wygląda. Oj, oj. Dobra, żyję. Musimy być tam pierwsi. Jakiś pistolet mam? Chyba nie. Sorry. Już niedaleko. O wy... Kurde. Którędy? Prosto, jedź prosto. Trzymaj się. Bez kitu to jest GTA.
Susman! Za kierownicę! Stanę za działem! Się robi, wrogie jeepy! Szwabskie jeepy przed nami! Jep. Wroga zablokowana! Widzę jakąś wyrwę, trzymaj się! Żołnierze wroga są po prawej! Prosto, rozwal go! Już niedaleko! Kompania Charlie w tamtym domu! Ale to jest... Leci więcej! Jadrzesz! Co to twierdzalasz? Przejedź ich, wyjebane! Okrążają z lewej! Nie odpuszczaj! To wszystko, co macie! A nie, to jest jeep! Ten jeep się niszczy! Pozbądź się reszty! Rozstawić się przy drodze! Jeszcze kilku! Czysto! Czysto? Czysto. Już myślałem, że znowu będę się męczył jak musimy przestać się tak spotykać. Gównem. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan Davis wydał rozkaz. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? Czy po drugiej stronie nie czai się armia Szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasne, szeregowy. Zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boję. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie. Obrzasku zajmujemy Marini. Odblokowano osiągnięcie. Ścieżka nie mogę zdrowia. Uwierzyć, że znów walczę u boku Zussmana. Dość dobrze się trzyma, zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy. A pamiątki, ja zapomniałem o pamiątkach. To nie było heroicznych czynów. Kiedy ja dokonałem heroicznego czynu? Nie pamiętam. No to mamy teraz 50 minut filmu. Nie wiem, kiedy to minęło. Ja mam ochotę dalej grać, nie? Dlatego wolałbym streama robić, nie? Bo ja bym robił... Ja bym pewnie tą grę w jeden dzień przeszedł. W każdym razie mamy kolejną misję za nami. Tym razem trochę gorzej, ale... Nie narzekam. Tak więc co? Dziękuję za oglądanie. Kolejny odcinek prawdopodobnie szybciej, bo, ten, bo już chyba teraz to nagram. Tak. I co? Jeszcze raz dzięki i do widzenia wam. Na razie.